Witam wszystkich po przerwie kawowej. Ja nazywam się Janusz Bujnicki i będę moderatorem trzeciego panelu dyskusyjnego w trakcie naszej konferencji. Tytuł tego panelu to jak wykorzystać polski potencjał naukowy w rozwoju nowoczesnych technologii, w domyśle w stronę innowacji, oczywiście we współpracy pomiędzy nauką i biznesem. W panelu weźmie udział czterech uczestników. Doktor Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Pani prezes, prosimy. Bardzo prosimy panelistów o zajmowanie miejsc. To Olga Malinkiewicz, dyrektor technologiczny Saule Technologies. Paweł Przewięźlikowski, prezes zarządu firmy Selvita. I profesor Robert Hołyst, przedstawiciel Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Był dyrektor tego instytutu. Ja zaraz się przesiądę do panelistów. Pozwolę sobie porwać mikrofon. I pierwsze pytanie, które paneliści znali, do którego mieli okazję się przygotować, brzmi, jaki jest Pana zdaniem największa przeszkoda ograniczająca zaangażowanie polskich naukowców w rozwój nowoczesnych technologii w stronę innowacyjnych produktów? I o odpowiedź chciałem prosić kolejno najpierw panie. Może Olga, może ty mogłabyś pierwsza? Dobrze, dziękuję bardzo. Wydaje mi się z własnego doświadczenia, które jest jeszcze oczywiście bardzo małe, ja na przykład zauważyłam, że networking jest bardzo ważny. I łączenie polskich naukowców z zagranicznymi naukowcami na konferencjach zwłaszcza i pojawianie się naszych przedstawicieli naszych uczelni na konferencjach głównie zagranicznych. Tutaj myślę trochę jeszcze akurat w tej dziedzinie, w której ja pracuję, bo tylko mogę się w tej dziedzinie wypowiadać, czyli ogniwa słoneczne, energetyka, fotowoltaika nowych generacji. Ciągle jeszcze brakuje instytucji z Polski. Miło by było zobaczyć więcej polskich twarzy. Po to, że jak tam się pojedzie i się wraca z powrotem do laboratorium, żeby wiedzieć przynajmniej, czego już nie, nad czym już nie warto pracować, bo to już zostało opracowane. Tak mi się wydaje. Co by można było zrobić, żeby tę przeszkodę w międzynarodowej obecności polskich naukowców zlikwidować? Jak ich bardziej zachęcać? Na przykładzie twojej dyscypliny. Więcej studentów wysyłać na takie konferencje i dać im większe pole do popisu, kiedy wracają i trochę więcej dać się potem przekonać, jak wrócą studenci i z ciekawymi tematami, które zobaczą. Dać im też pewne pole swobody do wyboru własnego kierunku studiów czy badań. Na ten temat dyskutowaliśmy już także wcześniej, podczas konferencji padały już takie propozycje właśnie, że to, ponieważ to studenci najczęściej zakładają startupy, że to właśnie młodzieży należy wzmacniać, żeby zwiększyć częstość transferu idei z nauki do przemysłu. Pani prezes prosiła, żeby ją zapytać o to pytanie, jeżeli zadać to pytanie na samym końcu, więc może poproszę profesora Hołysta, żeby on się podzielił swoją wizją tego, jakie są największe bariery i co można zrobić. Proszę Państwa, najlepiej jest takie bariery studiować na case study i cofnijmy się o ponad 50 lat. Jesteśmy na Uniwersytecie Harvarda, gdzie właśnie rozpoczął studia George Whitesides, dzisiaj najczęściej cytowany chemik świata i współzałożyciel kilkudziesięciu firm wysokich technologii. Jego ojciec, który wychowywał się w czasach, gdy nauka w Ameryce praktycznie raczkowała, czyli przed II wojną światową, uważał, jak zresztą większość Amerykanów, że prawdziwy mężczyzna jest albo farmerem, albo przedsiębiorcą. No więc kiedy syn mu powiedział, że będzie naukowcem, to się strasznie pokłócili i przez półtora roku George Whitesides sypiał na trawnikach albo w laboratorium i żywił się na lokalnych bankietach. Takich jak tutaj mieliśmy. Teraz tak, on chciał być naukowcem, a nie przedsiębiorcą. Więc pierwsza sprawa jest taka, jak ktoś jest naukowcem na uczelni, to po prostu nie będzie rozwijał nowych technologii i tyle. Ale ma studentów. Kształci tych studentów. Oni się kształcą w atmosferze przedsiębiorczości indywidualnej i przedsiębiorczości zbiorowej. I jest, no tak jak to mówił tata George'a Whitesidesa, no bądź przedsiębiorcą. U nas tego nie ma. U nas mamy tą przedsiębiorczość indywidualną i powstaje bardzo dużo firm, ale brakuje tej przedsiębiorczości zbiorowej,
która wymaga współpracy, zaufania, tworzenia większych bytów. Dlatego do tej pory, proszę Państwa, nie dorobiliśmy się globalnego koncernu nad Wisłą, a to nauce by bardzo pomogło. Czyli tak, po pierwsze, uczelnie powinny przekazać bardzo pozytywny wzorzec przedsiębiorcy swoim studentom. Zostań przedsiębiorcą, zrób to. Po drugie, powinniśmy odejść od modelu edukacji, w którym jeżeli nauczyłem się chemii kwantowej, to za żadne skarby świata nie wezmę się za perowskity i za robienie solar cells. Ja uczyłem Amerykanów i pamiętam, że to nie byli lepsi studenci od naszych, natomiast mieli inne podejście do życia. Ja mówię, Todd, mówię, co ty będziesz robił w życiu? Mówię, firmę założę. Ja mówię, Todd, ale ty tak się znasz na tym? Mówię, ja nie muszę się znać, mówi, ja zatrudnię ludzi. Tak? Czyli zatrudnię tych zdolnych Polaków, którzy się znają na tym. Czyli to jest odejście od takiego modelu, że przez całe, że muszę wszystko wiedzieć na temat jakiejś dziedziny, żeby coś w niej zrobić. A zachęcić studentów i najważniejsze, to znaczy, tu jest kilku uczestników gry, tym jednym z uczestników gry jest profesor. Otóż profesor musi zobaczyć, że on nie będzie robił tych technologii, on nie wyjdzie z uczelni, ale musi zostać beneficjentem całego procesu. I trzeba mu po prostu powiedzieć, że słuchaj, będziesz miał udziały w tym, możesz zostać ekspertem dla tej firmy. Wspomóż tego studenta, powiedz mu, słuchaj, załóż firmę. No i oczywiście w Stanach Zjednoczonych jest tak, że ludzie, którzy kończą uczelnię, nie mają najmniejszych szans, żeby zostać na tej uczelni, więc oni nie mają wyboru. A u nas mają i to też jest pewien problem. Może nie powinniśmy im dawać tak dużego wyboru. Czyli czy konkluzją byłoby podwyższenie progu wejścia czy pozostania na uczelni po to, żeby wymusić zachowania proinnowacyjne czy przynajmniej probiznesowe wśród młodzieży akademickiej? Ja myślę, że to się konkluzuje z nie bać się zmian i tutaj to było bardzo ważne. To jest bardzo szeroki temat i ja chciałbym, żeby on pozostał w trakcie naszej dyskusji. Mam jeszcze ponad godzinę na dyskusję na ten temat pod hasłem właśnie nie bać się zmian. Dyskutując o tym, jakie są bariery i co trzeba zmienić, żeby przezwyciężyć te problemy, oczywiście musimy podejmować odważne decyzje, żeby tych zmian się nie bać, żeby one mogły się zakończyć sukcesem. Panie prezesie. Dziękuję. Z mojego punktu widzenia takim największą przyczyną i takim kierunkiem, w którym się powinny pojawiać zmiany w mentalności studentów, naukowców, to jest to, żeby się zajmowali czymś, co jest potrzebne, przydatne. Znaczy jedna rzecz, te dwie rzeczy powiedzmy takie scientific curiosity, czy tam curiosity driven research, rozwiązywanie problemów takich, które są ciekawe intelektualnie, to jest jeden wymiar, tak? Natomiast drugi wymiar to jest wymiar takich rozwiązywanie problemów, których rozwiązania są nam potrzebne jako populacji, jako społeczeństwu. W tej chwili w każdej rodzinie w zasadzie, jak mam męża i żonę, no to jedno z nich, jeżeli trendy się utrzymają, umrze na raka, tak? W związku z tym jest to taki problem, którym się warto zajmować. W Krakowie mniej więcej długość życia ludzi ze względu na zanieczyszczenie środowiska, smog i tak dalej jest o 2 lata krótsza niż mogłaby być. Tak? W związku z tym 2 latami życia każdego człowieka warto byłoby się zająć, zmniejszając zanieczyszczenie poprzez opracowywanie jakichś technologii związanych na przykład z ograniczeniem smogu. Wydawałoby się prosta rzecz, nie wymaga lotów na Marsa, no tylko troszeczkę jakichś tam filtrów czy innych rzeczy powprowadzać. Tak? Trzecia rzecz, energetyka. Tak? Dlaczego najbardziej powszechną formą magazynowania energii są takie baterie, których używaliśmy 40 lat temu? Tak? Dlaczego do Stanów Zjednoczonych leci się tyle samo, co 50 lat temu? Tak? Są jakieś realne problemy, którymi warto się zajmować, na których rozwiązywanie znajdzie się finansowanie czy z funduszy czy publicznych, czy inwestorów giełdowych, czy funduszy venture capital. I to jest taki główny wymiar, który każdemu bym doradzał, nie zamykanie się we własnej dyscyplinie, ale zastanawianie się, do czego to się może przydać, to co umiem, to czego się nauczyłem. Jeżeli się do niczego nie może przydać, no to potem niech ci naukowcy nie mają pretensji, że ich społeczeństwo nie będzie utrzymywać. Tak? Zwłaszcza w tej chwili w kontekście na przykład Brexitu, gdzie widzimy, że jak gdyby na same idee pieniędzy nie będzie, będą pieniądze na praktyczne rozwiązania, które
ktoś na ideę Unii Europejskiej chce płacić mniej, a więcej chce płacić na przykład na Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie idee się w tej chwili w Europie przebijają. Można z nimi dyskutować, czy one są złe, czy dobre. Jestem bardzo smutny, że do tego dochodzi. Natomiast nie da się na dłuższą metę utrzymać oderwania celów naukowych od realnych potrzeb społeczeństwa. Tak, w zeszłym roku, taki podam przykład, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, nikogo stamtąd może nie ma. Konferencja polskich studentów w Cambridge. No i jedna z ciekawszych prac, która wzbudziła aplauz publiczności jako coś ciekawego na konferencję, analiza zmiany koloru krokodyla pod wpływem temperatury. Tak? Fajnie, nie? No, w ramach realizacji pracy doktorskiej jedzie się gdzieś i tam się odławia krokodyle, mierzy im temperaturę i patrzy, jak kolor zmieniają. Super. Tylko niech ta osoba, która przeżyje w ten sposób swój doktorat, nie ma pretensji, że potem nie może znaleźć pracy w swojej dziedzinie, że nie ma kariery naukowej w przedsiębiorstwach, że jej trudno zdobyć finansowanie, w porównaniu z tą osobą, która siedzi gdzieś w piwnicy, w laboratorium histopatologicznym, czy w jakimś laboratorium biochemicznym, biologicznym i zajmuje się, nie wiem, jakimś izolowaniem drożdży, tak? W deszczu, w brudzie, w miejscu, które nie jest ładne. Mamy dwie możliwości rzeczy. Albo mamy przygodę, albo mamy ciężką pracę nakierowaną na rozwiązanie konkretnych celów. Jeżeli ktoś tylko myśli o przygodzie, jeżeli tylko ktoś myśli o satysfakcji intelektualnej, a nie zastanawia się, dla kogo to robi, po co to robi, no to będzie miał mniejsze prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Ja może pozwolę sobie tutaj wejść z głosem polemicznym, bo jeżeli mówimy o badaniu zmian kolorów, to akurat badanie zmian kolorów wśród roślin było podstawą jednego z największych odkryć w biologii molekularnej, czyli odkrycia interferencji RNA i mechanizmu, który przełożył się w dramatyczny sposób także na działania biznesowe, więc czasem warto badać, czy krokodyle, czy różne inne organizmy, nawet nie mając celu praktycznego, ale ze świadomością, że taki cel może się pojawić. I wydaje mi się, że to jest jedna z bardzo dużych barier pomiędzy światem nauki i światem zastosowań, że naukowcy nie tyle są niechętni, żeby szukać praktycznych zastosowań do swoich wynalazków, oni po prostu są na tyle głęboko zanurzeni w rozwiązywaniu problemów merytorycznych związanych z obiektem swoich badań, że nie potrafią wyjść wystarczająco daleko, żeby znaleźć dalekosiężne zastosowania. Czy są jakieś sposoby stosowane w innych krajach na to, żeby z jednej strony przybliżyć sferze biznesowej tematykę działania naukowców, jeżeli oni pracują na swoich wąskich dyscyplinach, które potencjalnie od czasu do czasu mogą wygenerować wynalazki, i w drugą stronę, w jaki sposób przybliżyć naukowcom pracującym na swoich wąsko zdefiniowanych problemach możliwości takie, żeby oni widzieli, co jest kilka kilometrów dalej, ale gdzie mogą sami się zbliżyć, żeby nawiązać współpracę z biznesem. Wydaje mi się, że jedynym praktycznym sposobem to jest zderzenie z rzeczywistością, wysyłanie naukowców, tak jak tutaj Olga mówiła, na imprezy, na których stykają się z realnymi problemami. Tak? Czyli jeżeli na przykład mówimy o energetyce słonecznej, no to założyciele firmy Solar City, zanim założyli firmę Solar City, 2 lata jeździli po różnych konferencjach, gdzie było mówione o wytwarzaniu energii słonecznej, rozwiązywaniu realnych problemów, magazynowaniu tej energii, no i zrobili firmę, która jest jednym z tej chwili wiodących dostawców, akurat w tej chwili przejęta przez Teslę, energii słonecznej w Stanach. Dlaczego na przykład polscy biolodzy molekularni, biochemicy, którzy uważają, że pracują w obszarach, które mają do czynienia na przykład, nie wiem, z mechanizmami tworzenia, rozwijania się chorób, czy potencjalnymi substancjami, które mogą mieć jak gdyby zastosowanie terapeutyczne, na przykład nie pojawiają się na konferencjach onkologicznych, na których jest 10 tysięcy czy 30 tysięcy ludzi. Dlaczego postery z Polski na takich konferencjach można policzyć na palcach jednej ręki w zasadzie, podczas gdy w sumie jest ich kilka tysięcy? Jednym z powodów jest to, że się po prostu boją zderzyć z rzeczywistością, no bo co innego pokazać można na konferencji w moim macierzystym Krakowie czy w jakimś Sandomierzu,
a co innego można pokazać na konferencji w... No to jesteśmy razem, tak? Więc mamy na przykład w tej chwili w Krakowie największą konferencję biotechnologiczną podobno w Europie. Tak? No jak się popatrzy na tematy referatów, no, fajne tematy referatów, my tam nie jedziemy. Tak? Trzeba się zderzyć z poziomem światowym, z realnymi, z technologią cutting edge, no bo w innym przypadku, wczoraj byłem na konferencji na AGH, oferta naukowa jednej z najlepszych podobno polskich uczelni, kluczowa katedra, która się zajmuje tworzeniem innowacyjnych substancji, kluczowy projekt na pierwszym miejscu, mechanizm działania taki, który jest już w badaniach klinicznych mniej więcej od 12 lat. Tak? I to jest kluczowy projekt kluczowej uczelni w Polsce. Tak? Fajnie, tylko to można pokazać na konferencji, na moim macierzystym AGH, a nie można tego pokazać na konferencji międzynarodowej, no bo to wszyscy wyśmieją. Pani prezes, jakie jest pani zdanie w tej materii? Jaka jest największa przeszkoda, która ogranicza zaangażowanie polskich naukowców w rozwój nowoczesnych technologii, w doprowadzanie ich do etapu innowacji? Ja myślę, że to jest problem, zarówno pytanie, jak i problem bardzo i odpowiedź bardzo złożony, co widać w wypowiedziach już poszczególnych osób w czasie tego panelu. I ja bym sięgnęła do systemu edukacji w ogóle. Wydaje mi się, że to kształtowanie zainteresowań i postaw naszego społeczeństwa jest absolutnie niewłaściwie prowadzone. I obserwując przykłady Wielkiej Brytanii, systemu edukacji, czy w Korei Południowej, absolutnie należy stwierdzić, że odstajemy o ileś długości od tych systemów i tych wartości, które są tam prowadzone. Mianowicie ten system zaczyna się już edukacyjny, zmierzający w kierunku zainteresowania bycia kształtowaniem postaw kreatywnych, później już dorosłych ludzi, od okresu przedszkolnego. Czyli poczynając od tego okresu w sposób bardzo umiejętny, to nie znaczy, że jest to jakiś zły zamysł tutaj prowadzenia, prawda, i edukowania w określonym kierunku, tylko w ogóle zainteresowanie ciekawością świata, poznawaniem tego, co się w świecie dzieje, bycie rozwiązywania problemów przez właśnie najmłodszych jest świetnym kierunkiem zmierzającym do również kształtowania postaw twórczych, później już w dorosłym społeczeństwie i wyboru właściwych zainteresowań. I tam właśnie, gdy spotykałam się z formami adekwatnymi dla wieku, czyli można zastosować różnego rodzaju narzędzia, które będą metody, które będą adekwatne do rozwoju dziecka na każdym etapie. To samo sprowadza się później, czy w konsekwencji jest, z przebiegiem okresu studiów. Praktycznie bardzo niewiele zajęć jest takich, które abstrahuję od kierunku, który ja ukończyłam pod tytułem prawo, prawda, ale również w dziedzinie nauk technicznych przede wszystkim, które powodują kontakt z tym procesem poznawczym, w tym pełnym tego słowa znaczeniu. Są takie systemy za granicą, gdzie studenci muszą absolutnie uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach i to długotrwających w przedsiębiorstwach. Kiedyś praktyki studenckie u nas różnie organizowane się odbywały, ale w wielu przypadkach, jak pamiętam z doświadczeń moich przyjaciół studiujących właśnie nauki ścisłe, że to był jakieś odniesienie i pogląd do tego, co w praktyce tej technologicznej, technicznej się dzieje i dawało inne wyobrażenie niż tylko teoretyzowanie, do czego w tej chwili w wielu przypadkach to się sprowadza. Ale to nie tylko, że tak powiem, ten element jest istotny, bo wydaje mi się, że traktując to szerzej, brakuje współpracy nauki z przemysłem generalnie. W bardzo niewielu przypadkach powstają rozwiązania, które później są chronione, które tworzy się na zamówienie konkretnych zleceniodawców. W związku z tym te rozwiązania często są rozwiązaniami, nie twierdzę, że ich nie powinno być, bardzo teoretycznymi. I wprawdzie nie można przyjąć krytyki, którą często słyszę, że rozwiązania
konkretnie chronione patentami czy wzorami użytkowymi, prawami do wzorów użytkowych, do niczego się nie nadają. Ale musimy pamiętać o tym, że wiele rozwiązań to są rozwiązania przyszłościowe. Czyli też trudno mówić o rozłożeniu proporcji pomiędzy naukami również teoretycznymi, a naukami stosowanymi, bo to, co się bierze z teorii, bardzo często ma zastosowanie w praktyce, tylko czasami trzeba poczekać wiele, wiele lat. Także jednocześnie uważam, że nie ma kształtowania, to co wspomniałam na początku, postaw takich kreatywnych, innowacyjnych. I wiąże się to również z szerszym kontekstem edukacyjnym, mianowicie powinny być takie treści w standardach nauczania, nie ma w tej chwili standardów nauczania, są krajowe ramy kwalifikacyjne, ale odnoszę to również do młodzieży poniżej uniwersyteckiej. Mianowicie kształtowanie tych postaw kreatywnych jednocześnie powinno być powiązane z elementami przedsiębiorczości, z elementami również związanymi z procesami wdrożeniowymi, z komercjalizacją, jak również z niezbędną ochroną własności intelektualnej, czy własności przemysłowej, czy prawna autorskiej, w zależności od konkretnego rozwiązania. Także te zagadnienia można by to rozwijać w nieskończoność i bardzo wiele przykładów praktycznych dawać. I myślę, że będzie jeszcze moment na odniesienie się do niektórych tych wątków. Dziękuję bardzo. Ja teraz chciałem, no, trochę z zaskoczenia, chociaż nie całkiem, przeformułować jeszcze to pytanie, które zadałem przed chwilą i zapytać jeszcze raz panelistów o to, jakie oni sami działania planują podjąć w odniesieniu do tych barier. Innymi słowy, każdemu z państwa chciałem zadać pytanie, co państwo planują zrobić przez najbliższy rok, żeby zmniejszyć tę barierę, czy jedną z tych barier, o których mówiliśmy, czy to globalnie, czy w swoim najbliższym otoczeniu? Może w takiej samej kolejności, jak do tej pory odpowiadaliśmy, dr Malinkiewicz. Dobrze. Nam udało się założyć firmę na podstawie badań naukowych i udaje nam się póki co tą naukę z biznesem dobrze połączyć. Również, ponieważ projekt jest innowacyjny i ciekawy w skali światowej, udaje nam się ściągnąć do Polski naukowców z całego świata, którzy przychodzą z chęcią pracować w naszej firmie i pomóc też osobom, którym też zatrudniamy z Polski, w zasadzie utrzymać ten wysoki poziom. Także to jest bardzo ważne, żeby to, co my w tej chwili robimy, to jest poszerzamy nasz zespół i zajmujemy się takimi tematami i takich osób szukamy, które nie tylko tutaj, prawda, zdolno ludzi z Polski, bo trzeba powiedzieć, że ludzie, jak przyjmujemy do pracy, są bardzo zdolni, tylko brakuje im ciekawych tematów. My temat mamy, zdolnych ludzi mamy, a z zagranicy sprowadzamy specjalistów, którzy po prostu pomogą nam do pewnego ten poziom utrzymać. Dziękuję. Profesor Hołyst. Plany na najbliższy rok. Znaczy, wolę opowiedzieć o tym, co zrobiliśmy, bo to wtedy jest konkret. Z tymi innowacjami to trzeba zacząć jak z przedszkolem, czyli najpierw zaczynamy od zgłoszeń patentowych. Oczywiście wiadomo, że zgłoszenia patentowe i patenty są jak dzieci, głównie trzeba na nie łożyć, prawda? Więc to jest koszt raczej, a nie zysk. Tu by się przydało, żeby w naszym państwie można było te patenty za złotówkę oddawać, ale wyceniamy dobrze. W 2007 roku w Instytucie Chemii Fizycznej PAN mieliśmy mniej więcej jedno zgłoszenie patentowe na 4 lata. Po 8 latach mamy około 40, zresztą zostaliśmy wyróżnieni przez Urząd Patentowy jako jedyny Instytut Polskiej Akademii Nauk. I to jest taki konkret, to znaczy studenci, doktoranci oswajają się z tym, że coś takiego istnieje. Drugim krokiem jest spośród, no, na setkę patentów może jeden będzie na tyle fajny, że można z niego odpalić startupa. No i odpaliliśmy dwa startupy, Curiosity Diagnostics i Scope Fluidics. I one sobie bardzo dobrze radzą. Jedna zatrudnia 20 osób, druga 10, wszystko za pieniądze inwestora.
I ciekawe było to, że odeszliśmy, bo pracuję w Instytucie Chemii Fizycznej, ale odeszliśmy od dziedziny, która jest istotą badań w tym instytucie, bo mamy diagnostykę medyczną, no to jest coś innego, ale okazało się, że to działa. Trzeci element to jest wyszukiwanie kandydatów do prowadzenia spin-offa i to jest najważniejsze. Proszę Państwa, ja po prostu zaglądam każdemu studentowi głęboko w oczy. Chcesz? A jesteś pewien? I jeżeli nie wykażę wysokiego poziomu entuzjazmu, to nic z tego nie będzie. To znaczy tutaj kluczem jest czynnik ludzki. Instytut zachęca, instytut pomaga, instytut przygotowuje nawet laboratoria, za które firma potem musi płacić. Instytut daje wiarygodność przed inwestorem. I dodałem jeszcze jeden element, mianowicie nie mamy amerykańskiego systemu u nas w instytucie. Mamy taki mieszany, jest trochę z Ameryki, trochę z Francji, trochę z Niemiec. Jeżeli ktoś, naukowiec, chce założyć startupa, to mówimy, słuchaj, masz 3 lata, 4. Znaczy możesz odejść do tego startupa, jeżeli ci nie wyjdzie, możesz wrócić. To jest taki element systemu francuskiego. Czyli dajemy komuś poczucie bezpieczeństwa, ponieważ nikt nie zostawi bezpiecznej roboty, zwłaszcza jak jest z Polski, na rzecz tworzenia no w sumie niebezpiecznego startupa. Więc takie minimum poczucia bezpieczeństwa na pewno się przyda. No i ostatnia rzecz no jest taka, że tak, po pierwsze, jeszcze mamy, utworzyliśmy stronę, która się nazywa ICHF dla firm. Przedsiębiorca może zadać pytanie. Tak, na przykład dostaliśmy pytanie z firmy, która mówi, że pracuje na magnezycie polskim i słowackim i ten magnezyt słowacki jest mniej reaktywny. Czy możemy pomóc? No więc pochyliliśmy się i chyba znaleźliśmy rozwiązanie. I robimy to za darmo, na zasadzie współpracy naukowej, żeby zyskać wiarygodność wśród przedsiębiorców, bo ani naukowcy nie ufają przedsiębiorcom i biznesmenom, ani przedsiębiorcy i biznesmeni nie ufają naukowcom. Więc ja mówię, słuchajcie, ja to robię dla tak zwanego futures, czyli dla przyszłości. Bo jak zaufamy sobie, poznamy swoje potrzeby, to może kiedyś wypali duży projekt i to będą bardzo duże pieniądze. Więc po co ja mam dzisiaj od was brać 2000 zł, kiedy w przyszłości weźmiemy razem 30 milionów? Czy ten proces można jakoś przeskalować, żeby to nie była tylko jedna strona, gdzie przedsiębiorca, czy kilku przedsiębiorców może zadać kilka pytań jednemu instytutowi? Czy są jakieś sposoby, żeby zwiększyć ten przepływ informacji, żeby z jednej strony przedsiębiorcy mogli bardziej efektywnie pytać naukowców, a z drugiej strony naukowcy efektywnie mówić, nad czym pracują i w jakich ewentualnie obszarach mogą próbować odpowiedzieć na pytania? Widzisz, Janusz, dotknąłeś takiego problemu ważnego w Polsce. U nas w Polsce wszyscy chcą rozwiązywać od razu problemy za wszystkich. Tak? Że rejtan, rozdzieram koszulę, robię od razu coś bardzo dużego. A jakby się tak dobrze zastanowić, to żyjemy w małych społecznościach. Jesteśmy w epoce globalizmu, ale tak naprawdę najbardziej liczy się te kilkadziesiąt osób, które nas otaczają. Tak? Więc najpierw należy poprawić ten swój mały świat, a nie iść do sąsiada i mówić, słuchaj, w twoim ogródku śmierdzi. Tak? Zająć się najpierw... I teraz tak, gdyby każdy posprzątał swój ogródek, to wszędzie byłoby ładnie. Więc w związku z tym zaczynamy spokojnie od... Ja próbowałem tak, Janusz. Ja próbowałem stworzyć coś, co by zjednoczyło wszystkie jednostki chemiczne w Warszawie. I poległem. To znaczy została stworzona organizacja, która nie działa. Nie będę wymieniał nazwy, no bo... Ale to pokazuje, my się musimy nauczyć właśnie tej przedsiębiorczości zorganizowanej, dzielenia się. To jest, opłaca mi się podzielić z tobą. Ja wiem, że jakbyśmy się podzielili, prawda? I takie, że daję, kiedyś dostanę, nie muszę od razu wymagać tego z powrotem. Także najpierw trzeba poprawić swoją jednostkę, w której się pracuje, a potem wyjść z pomysłami do innych, też już poprawionych jednostek. Oczywiście mamy w przyszłości mamy coś takiego, że jeżeli pytanie od przedsiębiorcy wykroczy poza ten świat ekspercki Instytutu Chemii Fizycznej PAN, to oczywiście nie trudno jest znaleźć w Polsce ekspertów w innych dziedzinach. Czyli można stworzyć projekt z grupami z bardzo różnych ośrodków, rozwiązujący konkretny projekt dla konkretnego przedsiębiorcy. Ja tylko dodam, że to... Że...
ta rada świetnie wpisuje się w główną rekomendację z poprzedniej edycji konferencji Polish Scientific Network, czyli zacząć zmiany przede wszystkim od samego siebie. Więc absolutnie się z tym zgadzam. Paweł, panie prezesie. Dziękuję. Jeżeli chodzi o nas, to tutaj nie będzie jakichś większych przełomów. Będziemy kontynuowali tak, jak do tej pory mieliśmy model działania, czyli przede wszystkim konkurencja na poziomie międzynarodowym, przyzwyczajenie ludzi do tego, że wszystko, czym się zajmują, musi mieć przydatność w Polsce, ale być konkurencyjne międzynarodowo. Tak? Chcemy rozwijać nie jakieś abstrakcyjne problemy, tylko chcemy rozwiązać problem, tak jak mówiłem, naszego miasta, naszych rodzin, naszego otoczenia transportowego, ale chcemy je rozwiązywać w takim standardzie, żeby nasze odkrycia, żeby nasze wynalazki mogły być w standardzie globalnym. Dlatego Selvita, mówiliśmy o patentach, Selvita jest na trzecim miejscu w Polsce ze wszystkich przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o liczbę zgłaszanych aplikacji patentowych, czyli ochrona własności intelektualnej na wysokim poziomie, od razu w skali międzynarodowej, tak żeby to było IP, które rzeczywiście można handlować globalnie. Umiędzynarodowienie konkurencji o miejsca pracy w firmie. No, mamy w tej chwili 340 osób, z czego ponad 100 z tytułem doktora, 20 cudzoziemców. Także w tej chwili robimy tak zwany reverse brain drain. Przyjeżdżają do nas do pracy, mamy chyba już 6 Włochów, kilkoro Francuzów, nie wiem, Niemca, Szweda i tak dalej, i tak dalej. I oni w jakiś sposób nas wzbogacają, przynoszą wiedzę już nie taką, którą można wynieść z uczelni, czy choćby się było najbardziej kreatywnym, ale czasami taką wiedzę, nazwijmy to inżynierską, jak odkrycie przeskalować do leku, który może potencjalnie wejść na rynek, no bo tego w Polsce specjalnie nie robiliśmy. Także umiędzynarodowienie zespołu, wysyłanie ich po to, żeby się 12 razy zderzyli z tym przysłowiowym Pfizerem, 12 razy im Pfizer powie nie, ale trzeba zrozumieć dlaczego, tak? Dlaczego jeszcze nie ta cząsteczka, dlaczego jeszcze nie ten mechanizm biologiczny, za 13 razem im wyjdzie, tak? Więc kontynuacja tego trendu. Natomiast to, co w skali makro zamierzamy robić, no to kontynuować taką praktykę, żeby Selvita była jakimś, powiedzmy, taką latarnią, która pewne kierunki pokazuje, wokół której można budować różne rzeczy. Teraz w zeszłym roku na przykład rozpoczęliśmy budowanie w tej chwili już 20-osobowej firmy bioinformatycznej. Powrót do moich korzeni, bo jestem informatykiem z wykształcenia. W tej chwili Ardigen współpracuje z Harvardem, współpracuje z amerykańskimi firmami biotechnologicznymi, ma pierwsze projekty z Big Pharma. W otoczeniu naszym takim bezpośrednim, w takim naszym ekosystemie, wciąganie ludzi, którzy są ciekawi jako menadżerowie, są ciekawi jako technolodzy, w pewien schemat myślenia, konkurowania globalnego, zasuwania do przodu. W skali takiej meta najbliższe kilka lat zamierzam spędzić między innymi na takich eventach jak tutaj i na takich panelach jak ten, żeby postarać się przekazać tezę, w którą głęboko wierzę, że po 2020 roku nie będzie unijnych pieniędzy na naukę, będą tylko polskie pieniądze na naukę. Tyle będziemy wpłacali na badania podstawowe i na badania stosowane polskim uczelniom, czy w formie grantów, czy innych rzeczy, ile sami sobie wypracujemy jako podatnicy, zarówno z podatku indywidualnego, gdzie ludzie będą nogami głosowali, czy chcą za krokodylem, czy chcą za lekiem na raka, czy jako przedsiębiorcy, gdzie firmy będą głosowały swoimi podatkami, czy chcą finansować taką technologię, czy taką technologię. Nie będzie pieniędzy z Wielkiej Brytanii, nie będzie pieniędzy z Hiszpanii, nie będzie pieniędzy z Włoch. Netto nasz wkład do budżetu unijnego będzie taki sam, jak my go będziemy wydawali. W związku z tym na swoją naukę musimy zarobić sami, a jedynym sposobem zarobienia na tą naukę jest z podatków prywatnych i przedsiębiorców. W związku z tym przez najbliższe kilka lat mamy ostatni moment, kiedy się możemy przestawić na to, że sami finansujemy swoją naukę. Bardzo się cieszę za ten głos, który był w stronę podatków. Podejrzewam, że w dyskusji z publicznością będą różne sugestie z tym związane, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałem jeszcze prosić panią prezes o opowiedzenie nam, co Urząd Podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej planuje na najbliższy rok, żeby poprawić tą drożność od nauki do biznesu i do innowacji. To pozwolę sobie na to pytanie odpowiedzieć za chwilę, a tutaj mojego przedmówcy, na chwilę do mojego przedmówcy się odniosę i mianowicie do tego, co pan przewodniczący powiedział w sprawach podatkowych. Wydaje mi się, że właśnie brakuje zachęt podatkowych dla tego twórczego, kreatywnego, technologicznego myślenia
i wdrażania rozwiązań, bo nikt nie chce ponosić, znaczy nikt, generalnie mówiąc, nikt nie chce ponosić ryzyka związanego z inwestowaniem, wdrożenie jakiegoś nowego rozwiązania, bo nie wiadomo, czy będzie stopa zwrotu nakładów, a przecież przede wszystkim nie tylko szumnie mówiąc zapewnianie, że tak, zaspokojenia potrzeb społecznych nowym produktem czy nową technologią, ale chodzi jeszcze o to, żeby na tym zarobić i móc rozwijać się z tych dodatkowych przychodów. I mianowicie w wielu krajach, jak liczyłam według danych za 2010 rok, nowszych danych niestety nie udało mi się uzyskać, to w 30 krajach świata istnieje Instytut Patent Boxu, czyli nie tylko ulgi na działalność badawczo-rozwojową, ale również ulgi w stosunku do korzyści, jakie uzyskujemy finansowych z wdrożenia nowych rozwiązań chronionych patentem czy innym prawem wyłącznym. W związku z tym na to bym proponowała zwrócić uwagę i jakąś tutaj jeden front wobec naszego rządu zastosować. Ale niezależnie od tego, wydaje mi się, że ogromna siła tkwi we właściwej promocji rozwiązań, ofercie, które są, nie mówię o promocji w ogóle wielu zagadnień, ale co do rozwiązań, które mamy w swoim portfolio. Nie umiemy tego sprzedawać. Świetnie funkcjonuje na Tajwanie rozwiązanie, które sprowadza się do założonego tam banku wynalazków czy banku patentów. I mianowicie kilkakrotnie postulowaliśmy przy okazji dyskusji sejmowych, wokół sejmowych, dwa lata temu, rok temu, związanych z przywilejem profesorskim, żeby zamiast nakładać na naukowców, którzy dla mnie, przepraszam tu obecnych panów, co do zasady, jeśli chodzi o komercjalizację wdrożenia, są dziećmi we mgle i słusznie, bo nie powinni się w tym specjalizować, jeżeli oni rozwijają działalność badawczo-rozwojową, jeżeli tworzą nowe rozwiązania, to powinni mieć wyspecjalizowanych ludzi, którzy by te wdrożenia realizowali, a nie żeby to spoczywało jako przywilej na nich. Ale to tak bardzo skrótowo mówiąc. I w związku z tym postulowaliśmy w wielu środowiskach, aby właśnie doszło do powstania takiego banku wynalazków czy banku patentów w Polsce, gdzie byliby właściwi brokerzy wynalazków, którzy by zarówno pośredniczyli w tych transakcjach z konkretnymi partnerami biznesowymi, jak również uczestniczyli w prawidłowym prowadzeniu wszystkich spraw związanych z tym transferem technologii, umowami, korzyściami i tak dalej. No, świetny przykład Amono, znakomita firma, ale tak jak mówi główny twórca Robert Wiliński, gdyby posiadał tę wiedzę, którą w momencie krytycznym już ma dla firmy, na początku tej działalności, pewnie losy tak świetnego rozwiązania i korzyści dla Polski byłyby inne. I tak wydaje mi się, że takich przykładów można tworzyć wiele. Ale teraz pozwolę sobie też po tym skrótowym wypowiedzeniu się, tej wypowiedzi, odnieść się do tego, co planujemy. Mianowicie robimy bardzo wiele i chcemy rozszerzyć ofertę na rzecz właśnie edukacji dzieci i młodzieży oraz studentów poprzez różne formy tych kontaktów z Urzędem Patentowym i z konkretnymi rozwiązaniami technicznymi. Mianowicie prowadzimy, i będzie to na większą skalę jeszcze, ambasador szkolnej wynalazczości w dwóch dziedzinach, albo rozwiązanie techniczne, albo gra elektroniczna czy gra planszowa. I tutaj faktycznie dzieci od 6 lat do 13 lat wykazują się świetnymi pomysłami, tylko trzeba je odpowiednio prowadzić i zachęcić. I są takie szkoły, w których są entuzjaści, pasjonaci, nauczyciele i na tym to polega właśnie, żeby to, co się robi, tutaj padło z ust pana profesora Hołysta, robić z pasją, z zainteresowaniem i fascynując się tym, co się uprawia.
ale do tego trzeba być profesjonalistą. A żeby być profesjonalistą, to również ten system edukacyjny trzeba zmienić. Jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz, że w ostatnim rankingu Bloomberga, opublikowanym bodajże w lutym tego roku, z 25 miejsca w rankingu innowacyjności przesunęliśmy się na miejsce 23. Niby nie tak daleko, ale jest to dwa oczka, to jest bardzo wiele. Ale nie dlatego, że Polska jest poczytywana jako kraj innowacyjny, jest z ogromnym potencjałem innowacyjnym, który nie był brany pod uwagę, a to przede wszystkim zawdzięczamy wzrastającej liczbie zgłoszeń wynalazków od podmiotów krajowych do ochrony i wzorów użytkowych, jak również wzorów przemysłowych. I to, że tak powiem, było mocno podkreślone. Stąd będziemy kontynuować taki pomysł na konferencję, która zawsze jest w marcu, mianowicie w tej chwili na innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym. Jest to ogromny potencjał innowacyjny i Polacy są świetni, jeśli chodzi o przygotowanie zawodowe do projektowania. Pracują nasi ludzie w najbardziej renomowanych firmach w świecie, ale niestety nie pracują na rzecz polskiej gospodarki. Chodzi o to, żeby również tym zainteresować i odkryć ten potencjał w innowacjach społecznych, czyli pokonywaniu barier powodowanych różnymi okolicznościami, czy zdrowotnymi, czy wiekowymi, czy innymi, czy małymi, opieką nad małymi dziećmi, aby to życie było bardziej sprawne, aby było powszechne projektowanie uniwersalne, czego przykładem jako miasta przyjaznego jest Gdynia na przykład. I takich tutaj pomysłów jest bardzo wiele, ale również odnosząc się też do tematu startupów, które tutaj padło, to zachęcam wszystkich Państwa do śledzenia internetowego, zwłaszcza, bo już jest bardzo dużo kandydatów do uczestnictwa czynnego. W naszym sympozjum w Krakowie, który będzie 1-2 września tego roku, w Międzynarodowym Centrum Kultury, które organizujemy razem po raz 13 czy 12, ale po raz pierwszy z ambasadą Izraela, mianowicie startupy w świecie innowacji. Jest znakomita obsada wykładowców ze świata, z Polski również i myślę, że wiele problemów, nie tylko tak jak pan profesor powiedział, założyć startup, ale wiedzieć później, jak to rozwinąć. Myślę, że wiele odpowiedzi na te tematy padnie właśnie w czasie tego spotkania. Co jeszcze, znaczy mówić mogłabym, dając wiele przykładów, ale z takich instytucjonalnych, powiedziałabym, że rozwijamy otwarty w tym roku call center w Urzędzie Patentowym, gdzie można uzyskać merytoryczną informację w każdym, posługując się każdym medium, powiedzmy, komunikacyjnym, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, związanym oczywiście z procesami ochrony własności przemysłowej. Niezależnie od tego, wczoraj po otwarciu w Budapeszcie ruszył Wyszehradzki Instytut Patentowy. Każdy z urzędów patentowych w krajów Grupy Wyszehradzkiej będzie pełnił rolę dla przeprowadzenia badań wstępnych, będąc organem w ramach procedury PCT, która również tutaj padła, a to pozwoli nam na zwiększenie umiędzynarodowienia liczby zgłoszeń do ochrony, a z tym wiąże się również nasza ekspansja techniczna czy technologiczna za granicą. Także to w ogromnym skrócie, a czasu jest mało. Bardzo dziękuję za to przedstawienie bogatego wachlarza różnych możliwości. Bardzo prosiłbym o przesłanie informacji o tych konferencjach i wydarzeniach, na które jeszcze się można rejestrować na adres organizatorów. My chętnie rozesłalibyśmy to pomiędzy uczestnikami konferencji i tu równocześnie chciałem prosić wszystkich z Państwa, którzy są zaangażowani albo wiedzą o jakichś nadchodzących wydarzeniach, które mają charakter networkingowy, czy są konferencjami oczywiście głównie w Polsce, albo w jakiś sposób związane z aktywnością Polaków, polskich naukowców, polskiego biznesu, polskiej gospodarki, żeby rozszerzać tą działalność networkingową, żebyśmy my nawzajem informowali siebie o tych wydarzeniach, tak żeby intensyfikować te kontakty i zaciągać możliwie jak najwięcej uczestników, aktywnych aktorów do tej całej sieci. Równocześnie w tej chwili chciałem przekazać głos Państwu, publiczności. Proszę o zadawanie pytań panelistom. Już widzę, że tutaj się dwie ręce pokazały. Kuba Bochiński pierwszy. Czy mamy mikrofon, który mógłby...
Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo ciekawy panel. Świetnie się państwa słucha i muszę przyznać, że wiele myśli, które się pojawiło, mi też przechodziły przez głowę. Bardzo podobało mi się, co powiedział pan Robert Hollis na temat stylu amerykańskich studentów, tego, czym różnią się od polskich. I rzeczywiście ja również pracowałem przez 8 lat za granicą w Wielkiej Brytanii i tam studiowałem. I rzeczywiście podejście studentów za granicą często jest zupełnie inne, dużo bardziej nastawione na to, żeby spędzać jak najmniej czasu na uniwersytecie, a jak najwięcej czasu poza uniwersytetem, korzystając na żywo ze zdobywanej właśnie wiedzy i umiejętności, zakładając firmy na boku, urywając się z wykładów i robiąc wszystko, co tylko właściwie w wolnym czasie chciałoby się robić. I tu od razu nawiążę do systemu zarówno brytyjskiego, jak i amerykańskiego, które często na to pozwalają. Na przykład w Wielkiej Brytanii nie ma, mogę przez cały rok nie przyjść na ani jeden wykład. Wystarczy, że przyjdę pod koniec na egzamin i go zdam. To znaczy, że w trakcie roku akademickiego mogę skupić się na rozwijaniu swojej firmy i jak mi wypali, to może nawet nie skończę tego uniwersytetu, albo na chodzeniu na wykłady. I w żaden sposób nie jest to rozliczane. Młody człowiek, 18-letni, jest już dorosły, może decydować, co chce robić. Ale idąc jeszcze krok niżej, pani doktor Alicja Adamczyk nawiązała do edukacji i ci studenci, którzy pojawiają się na tych uniwersytetach amerykańskich, często rzeczywiście są inni niż nasi, z tego względu, że już na poziomie edukacji formalnej w inny sposób byli przygotowywani do tego pójścia na studia. Ja obecnie pracuję w Centrum Nauki Kopernik i zajmujemy się bardzo mocno tematyką, w jaki sposób sprawić, żeby młodzi ludzie trafiali na studia już z otwartymi głowami, gdzie na pierwszym roku studiów już mogą zająć się rozwijaniem swoich własnych firm i swoich własnych pomysłów, nie muszą iść sztampową, standardową trasą wszystkich innych studentów. I robiliśmy wstępne badania na temat tego, jakie są największe potrzeby między innymi wykładowców inżynierii w Polsce na Politechnice Warszawskiej. I okazało się, że najczęściej zgłaszanym problemem było to, że na inżynierii, która jest sztuką rozwiązywania problemów, przychodzący studenci oczekiwali, że problemy zostaną przygotowane, przedstawione i rozwiązane na tablicy za nich, a oni mają te problemy potem powielać, te same rozwiązania, co jest absolutną antytezą tak naprawdę myślenia inżynieryjnego. I tu chciałem nawiązać do tego, w jaki sposób w Koperniku zabieramy się za tę edukację. Mianowicie ja pracuję dla Europejskiej Agencji Kosmicznej też. Agencja potrzebuje inżynierów, rozwiązywaczy problemów, którzy będą za około 5-10 lat mogli tworzyć firmy, które dla takiej agencji będą mogły produkować konkretne rozwiązania kosmiczne. Robimy to na takiej zasadzie, że otworzyliśmy w tym roku konkurs nazywający się CanSat. Polega na tym, że gimnazjaliści i licealiści z całej Polski dostają zadanie w 6 miesięcy zbuduj mini satelitę. Zbuduj nie mając warsztatu, nie mając dostępu do ekspertów, nie dajemy ci żadnego finansowania na to. I co więcej, jeszcze ocenimy cię za to, jak dobrze będziesz potrafił ten swój temat sprzedać, zarówno w trakcie budowy tego satelity i mediom, i konkretnym wykonawcom, jak i potem nam jury i pod koniec. I dzieciaki z gimnazjum spędziły 6 miesięcy pisząc prawie łącznie 100 stron raportów technicznych z tego, co zrobili po angielsku, drukując w 3D swojego mini satelitę, pozyskując 5000 zł finansowania gimnazjaliści, którzy pisali po sponsoringi do firm, a następnie po 6 miesiącach wysłali tego satelitę na rakiecie, którą zbudowaliśmy specjalnie w tym celu, na wysokość 3 km. Ten satelita zadziałał, po lądowaniu był gotowy do odpalenia i strzelania jeszcze raz. Takich zespołów mieliśmy 10. W tym roku ten projekt będziemy zwiększali o kolejne 10 zespołów i będziemy go rozwijali dalej. To jest jeden z szeregu projektów, które robimy, które korzystają z takiego prądu w edukacji, który pojawił się, który jest nazywany konstruktywizmem i konstrukcjonizmem, czyli uczenie przez konkretnie budowanie czegoś. Naszym głównym założeniem jest to, żeby młodzi musieli zmierzyć się z prawdziwym projektem życiowym, żeby musieli pozyskać finansowanie, więc zdobyć jakieś umiejętności przy okazji biznesowe przy tym, tak żeby jak trafią na studia, to już patrzyli na takiego rodzaju rzeczy konkretnie. Czyli jakieś pytanie albo tak, pozycje, tak, do której się mogą już zachować? Musiałem krótki wstęp zrobić z tego względu, że chciałem powiedzieć, że to jest coś zupełnie eksperymentalnego teraz u nas i szczerze mówiąc chcielibyśmy lepiej rozumieć, czego przedsiębiorcy potrzebują. I nie do końca jest jakieś forum, które pozwala przedsiębiorcom wypowiedzieć na temat tego, czego od edukacji by się spodziewali, jak tę edukację, tak jak pani doktor zasugerowała, należy zmieniać. Z drugiej strony potrzebujemy wsparcia badaczy, którzy byliby w stanie zbadać, czy tego rodzaju inicjatywy w ogóle działają, czy nie. I mamy z tym problem, bo pani doktor wspomniała Brytyjczyków, którzy mają świetną edukację, ale Brytyjczycy przyjeżdżają do nas do Kopernika pytać się, dlaczego ich edukacja nie działa, a nasza jest lepsza. Więc spodziewają się, że my zrobimy też ten research, a my go w Polsce obecnie nie robimy. I więc moim zdaniem potrzebna byłaby taka platforma, tak jak Januszu zasugerowałeś,
żebyśmy spotykali się jak najczęściej, networkowali jak najczęściej, żeby z jednej strony środowisko biznesowe, z drugiej strony naukowe, a z trzeciej strony edukacyjne było w stanie się spotkać i wypracować rzeczywiście taką reformę edukacji, pewnie na poziomie zarówno tym formalnym, jak i wczesnych studiów. Nie wiem, co Państwo na ten temat sądzicie. Dobrze, to jeszcze wcześniej pozwolimy na co najmniej jeden komentarz. Ja to podsumuję, że rozumiem, że chodzi o postulat, żeby stworzyć nowe narzędzia, czy wzmocnić te, które istnieją, żeby naukowcy lepiej rozumieli, czego przedsiębiorcy potrzebują, a przez drugie strony, żeby przedsiębiorcy lepiej rozumieli, co jest możliwe ze strony nauki i co jest w ogóle interesujące też dla samych naukowców. Lech Trzeciak. Lech Trzeciak, Cezamat. Ja trochę będę mówił w nawiązaniu do poprzedniego głosu i do tych systemów edukacyjnych, bo mi się wydaje, że tutaj jeszcze jest taki element, który trudno będzie wypracować, ale chodzi mi o budowanie pozytywnych wzorców, czy role modeling, to co się w Stanach nazywa, to co tam od dawna wiadomo, że bez tego trudno jest ruszyć całą masę ludzi, którzy no, nie zrozumieli, nie dopatrzyli się, że to jest dla nich dostępna ścieżka, że każdy to może robić. I to jak słuchałem dzisiaj pierwszego wystąpienia pana Lacha, to tam się pojawiają osoby, które spokojnie odpadły, pozwoliły sobie po prostu odpaść w toku pracy nad fajnym projektem, bo skusiło je coś innego. I mamy takie przykłady wśród studentów na przykład, którzy za coś tam się biorą i po nie wiem, miesiącu czy dwóch jednak no, jakby nie widzą, że mogą sięgnąć po wielki cel daleko, tylko kusi ich gdzieś tam po drodze jakiś drobiazg, no typu podam konkretny przykład, dziewczyna, która przestała w pewnym momencie przychodzić, ponieważ jest równocześnie hostessą i dla niej dużo łatwiejsze było zarobienie sporych pieniędzy w tym biznesie przez kilka lat, a zupełnie jakby zgubiła to, że ma inną perspektywę przed sobą, którą mogłaby wykorzystać, po którą mogłaby sięgnąć. Tych wzorców pozytywnych jest mało i ludzie po prostu nie potrafią się odwołać do nich w sytuacji czy to kryzysowej, czy nawet motywacyjnej na początku takiej kariery. Dzień dobry. Ja nie chciałabym zabrzmieć jakoś bardzo pesymistycznie i tak sprowadzająco na ziemię, ale weźmy pod uwagę, jakby wszyscy tutaj mówimy o tym, jak bardzo ważna jest mobilność, o tym, jak bardzo ważne jest właśnie bycie upartym w dążeniu do swojego celu i nie odpadanie mimo tego, że prawda, ciężko jest w pierwszym roku i tak dalej. Ale weźmy też pod uwagę, że wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy przedstawicielami takiego najbardziej rzutkiej grupy ludzi, którzy raczej mają nietragiczną sytuację finansową. Chwilowo mi jest również dobrze. Miałam szczęście dostać kilka grantów, które finansują prawda, mój chlebek i masełko i dają pieniądze na granty. Ale w mojej instytucji i w kilku innych jest kilka osób, jest większość młodych osób, którzy zarabiają 2000 na rękę, 2500 na rękę. Jeżeli od nich wymaga się, żeby jeździli na konferencje za własne pieniądze, to oczywiście oni są mało entuzjastycznie nastawieni do tego pomysłu, ponieważ większość ich wypłat jest zużywana na normalne życie. Jak mówię, mnie na razie ten problem nie dotyczy i zakładam, że dużej części z nas też to nie dotyczy, ale to jest rzeczywistość dużej części prawda, naszych naukowców. Więc chciałabym, żebyśmy również pamiętali o tym, że czasem ludzie odpadają również jakby nie tyle wolą zostać właśnie taką hostessą, co po prostu czasem nie mają innego wyboru. Czy mogłaby się pani jeszcze przedstawić? Anna Łosiak. Instytucja? ING Pan. Dziękuję bardzo. Chciałem prosić panelistów, pozostałych trzech, ponieważ profesor Hołys musiał już wracać, o krótkie odniesienie się do tych wypowiedzi. To nie były pytania sensu stricte, więc rozumiem, że to odniesienie się może być trochę trudne, ale jednak bardzo proszę o próbę odpowiedzi na przynajmniej te trzy kwestie. Olga. Mi się bardzo podoba przykład z satelitą, z wystrzeleniem tej satelity. I a propos systemu edukacji, to jestem wręcz przekonana, że po prostu projektowe podchodzenie do edukacji młodych ludzi to jest teraz coś, co
jest w stanie nas przygotować do zmieniających się warunków i tworzenia nowych technologii, bo system, kiedy jest na przykład chemia, dzwonek, fizyka, dzwonek, matematyka, dzwonek, to jest system już tak przestarzały i tak nieaktualny i tak w ogóle nieadekwatny do tego, co się dzieje. System projektowy, czyli łączenie po prostu różnych osobowości i różnych talentów w małe grupki, no to proszę, nie tylko myślę, jeszcze jedną satelitę wystrzelimy, tylko o wiele więcej rzeczy jesteśmy w stanie zrobić, tylko dajmy tym ludziom się wykazać w małych projektach, w grupach, wymyśleć ciekawe projekty i to mi się wydaje, że to jest do zrobienia. Pani prezes. Ja bym chciała się odnieść do tego, co pani Olga w tej chwili fragmentarycznie powiedziała i to, co praktycznie tutaj w tym zadaniu dla gimnazjalistów było. Mianowicie tak naprawdę, co do zasady, Polacy nie potrafią pracować w grupach. I w związku z tym wydaje mi się, że to również powinno być jakieś prowadzenie, nie wiem, psychologiczne, praktyczne, nie wiem jak to, odpowiedzi na to nie znam, nie mogę podać recepty, ale żebyśmy właśnie umieli współpracować i tym samym traktować wspólny sukces jako własny, a nie na zasadzie, tak jak też tutaj padało, nie umiejętnego dzielenia się w dostępie do finalnego rozwiązania czy tam sukcesu. W tej chwili, gdy obserwujemy liczące się wynalazki i spójne jest to również z tematyką naszego panelu o zaawansowanych technologiach, to te rozwiązania nie powstają tak jak kiedyś, wynalazki na zasadzie idę sobie ulicą i nagle mam jakieś skojarzenie i już mam, prawda, gotowy pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu. Owszem, też tak się może zdarzyć, ale co do zasady te wyrafinowane rozwiązania właśnie w wysokich technologiach, w zaawansowanych technologiach wymagają interdyscyplinarności i stąd potrzeba jest umiejętnej współpracy ludzi różnej profesji. I to traktuję jako bardzo ważny element, a chciałabym przy okazji dodać, zainteresować Państwa, czy zbiorowo, czy indywidualnie, takim podejściem do rozwiązywania trudnych problemów, to jest tak w wolnym tłumaczeniu, metodą TRIS. Można to sobie sprawdzić w internecie, wygooglać sobie, na czym to polega i polecić kontakt ze znakomitym człowiekiem, który uprawia w świecie tę metodę, kształcąc ludzi w Samsungu, w wielu firmach niemieckich, w tej chwili uciekły mi nazwy, ale najbardziej topowych firmach, w Siemensie przykładowo, gdzie ponoć bazuje to na wypowiedziach fascynatów tą metodą TRIS-u i profesora Ikowenko, którego chciałam tutaj zarekomendować, który pracuje w Massachusetts, ciągle mi się to trudno wymawia, jest Rosjaninem, od 20 lat tam na uniwersytecie pracuje i jest takim guru, jeśli chodzi właśnie o tę metodę TRIS, rozwiązywania różnych problemów, umiejętnego podejścia, takiego interdyscyplinarnego również, właśnie dla tworzenia nowych rozwiązań. I jeszcze, jeśli mi pan pozwoli, panie profesorze, to chciałam ogromną uwagę zwrócić na konieczność bazowania, odnoszenia się przy przystępowaniu do rozwiązywania jakiegoś problemu do zasobów literatury patentowej, która bardzo rzadko jest przez twórców doceniana, dowartościowywana. A w wielu przypadkach i obserwujemy ich zarówno w postępowaniach krajowych, jak i przed Europejskim Urzędem Patentowym, gdy przeciwstawia się rozwiązania, które już gdzieś tam w mało liczącym według się dla nas państwie albo w liczącym się zostały już rozwiązane, albo też dokonane było zgłoszenie, które uzyskało decyzję negatywną, ale przez ten fakt przeszło do domeny publicznej i stanowi przeciwstawienie dla nowych rozwiązań, które my proponujemy. Także bardzo polecam tutaj, aby była też ta umiejętność i ta kultura innowacyjna oparta również na korzystaniu z wszelkiego rodzaju zasobów informacyjnych, w tym literatury patentowej. Dziękuję bardzo. Paweł, panie prezesie. Jeżeli chodzi o mnie, to chciałbym zwrócić uwagę na ostatnie, trzecie pytanie, w jaki sposób finansować kontakt z międzynarodową rzeczywistością. No, według mnie najprostszym sposobem, jeżeli ktoś nie chce polegać na grantach albo na oszczędnościach czy finansowaniu rodziców, no to powinien przejść do przemysłu.
I tutaj według mnie takim głównym problemem jest mindset. Tak? Jeżeli powołam się na doświadczenie z konferencji w Cambridge. Tak? Teoretycznie elitarne uczelnie, elitarni polscy studenci pracujący czy studiujący albo na studiach magisterskich, albo robiący tam doktoraty, i mówią, do czego my w Polsce wrócimy? Przecież na uczelniach nie ma miejsc pracy dla nas. Tak? I 80%, 90% uważa, że skoro oni są dobrymi naukowcami, to Polska powinna im stworzyć miejsce pracy na uczelni. Otóż nie. W cywilizowanych krajach o wyższej kulturze badawczo-rozwojowej niż Polska większość badań i rozwoju jest robiona w przemyśle. Jeżeli ktoś, podam przykład Krakowa, tak? Jeżeli ktoś zajmuje się badaniami i rozwojem w zakresie energetyki, niech idzie pracować do ABB, 1000 miejsc pracy tworzonych w R&D w zakresie energetyki w ABB w Krakowie. Tak? Jeżeli się ktoś interesuje motoryzacją, niech idzie pracować do Centrum Badawczo-Rozwojowego Delphi w Krakowie. Tak? Jeżeli chce zajmować się telekomunikacją czy informatyką, niech idzie do Centrum Badawczo-Rozwojowego Komarchu, Cisco czy innej tego typu firmy. Tak? Jeżeli się chce zajmować biotechnologią, może iść do jeszcze innej firmy. Tak? I gwarantuję wtedy, że nie będzie problemu na to, żeby pojechać na konferencję zagraniczną, żeby mieć dostęp do zagranicznej literatury, do patentów, do innych tego typu rzeczy, dlatego że w przemyśle to finansowanie jest dużo lepsze i z dużo łatwiej, z dużo bardziej dostępne niż prawdopodobnie na większości polskich uczelni czy w instytutach badawczych, pod warunkiem, że ma to zastosowanie aplikacyjne. Oczywiście do tego jest wymagane takie podejście, które w ogóle dopuszcza możliwość zmiany. Już wcześniej rozmawialiśmy o tym, że dużym problemem jest zamknięcie się w swojej własnej wizji i niestety wielu naukowców jakby już od czasów pracowych, czyli studenckich właściwie, zamyka się na badanie tylko jednego aspektu rzeczywistości i uważa, że ktoś powinien sfinansować te prace, a niestety to nie powinno w ten sposób wyglądać, bo w ten sposób nie odkryjemy niczego nowego, jeżeli będziemy tylko badać coś starego. Czy jeszcze są jakieś głosy z publiczności, komentarze, pytania do panelistów? Proszę bardzo, z tyłu. Proszę się przedstawić. Imię, nazwisko i instytucję. Proszę poczekać na mikrofon oczywiście. Dziękuję. Ryszard Barczyński, Politechnika Gdańska. Ja zauważyłem, że nie padła odpowiedź na to, jaka jest największa przeszkoda i ta odpowiedź paść nie może. Ona nie może dlatego, że w każdym przypadku, w każdym takim indywidualnym case study ona będzie inna. Dwa przykłady skrajne, nie polskie, ale za to topowe. Nazwijmy pierwszy laboratorium Bella. Firma AT&T, olbrzymie pieniądze, wielkie laboratorium, potrzebny im był mały wzmacniacz do telefonów, to se zrobili tranzystor, potrzebny był im połączenie wielu komputerów, to se zrobili Unixa, a przy okazji kilka nagród Nobla jako efekt uboczny, prawda? Tam nie było przeszkód, im nie brakowało niczego, no najmniej pieniędzy, prawda? Czego mogło im brakować? No, zapotrzebowania ewentualnie. Z drugiej strony druga skrajność. Dwóch studentów, jeden się nazywał Allen, drugi się nazywał Gates. Słabi studenci wyrzuceni ze studiów, bo nie zrobili pracy dyplomowej, zamiast zająć się jakimiś basicami na PDIPA, zrobili basic na nikomu nieznany mikroprocesor. No, powstała firma Microsoft. Oni mieli zupełnie inne potrzeby, oni również odnieśli sukces. I pomiędzy tymi skrajnościami jest ogromna liczba różnych możliwości. Nazwijmy z jednej strony wielkie firmy i przedsiębiorstwa takie, które mają pieniądze, pojawiają się takie i one będą pracowały i tam należy pracować, tam należy szukać innowacji. Z naszego podwórka jest to na przykład Intel, który zatrudnia w swoim ośrodku w Gdańsku 1200 pracowników pracujących głównie w dziale właśnie Research and Development. Z drugiej strony to jest model garażu, prawda? W tych 2000 garażu powstanie 5 genialnych pomysłów, ale tych garaży potrzeba 2000, 20 tysięcy, 200 tysięcy, to musi być wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ich będzie 30, to my nie wybierzemy najlepszego, nie da się, prawda? Także tu jest ta druga skrajność. Ja bym poza tym chciał zaprotestować przeciwko takiej utylitarności badań.
która tutaj była już wyartykułowana. Sądzę, że wszyscy matematycy by przeciwko temu zaprotestowali, a nawet i fizycy, materiałowcy, no po co Bednosz i Miller badali przewodnictwo jakiegoś nikomu do niczego niepotrzebnego tlenku, prawda, że o perowskitach wspomnę, chociaż nie o ogniwach słonecznych, ale odkryli nadprzewodnik, prawda, badali coś zupełnie nikomu do niczego niepotrzebnego. Także, proszę Państwa, troszeczkę tutaj musimy też mieć świadomości, że wiele badań po prostu wykształca szerszą perspektywę. One są takie, no to nie będą to z reguły badania typu topowego, o ile nie będzie się miało wyjątkowego szczęścia, prawda? Tak jak mieli Bednosz i Miller. Dziękuję bardzo. Ja tutaj się zgodzę oczywiście z tym głosem, bo we wszystkich krajach, które inwestują mocno w badania podstawowe, automatycznie zwiększa się wtedy poziom innowacyjności. Doktor Zimmermann chciała się wypowiedzieć. Iwona Zimmermann, ja bardzo dziękuję za ten głos o tym, że nie ma jednego problemu, który jeżeli go wskażemy i go rozwiążemy, to innowacja w Polsce popłynie we wszystkich kierunkach. Natomiast są takie sytuacje, kiedy pojawia się dobry pomysł, który jest w stanie systemowo usprawnić problem czy wyzwanie, które istnieje i go przegapiamy. Takim pomysłem na przykład było odpisanie 1% CIT-u na wzór odpisywania 1% PIT-u przez osoby fizyczne. Tak samo moglibyśmy jako firmy odpisać 1% CIT-u i przeznaczyć go na wybraną instytucję badawczo-rozwojową. Ja nie chcę wnikać w szczegóły, jakie mogłyby być dalsze losy tego, bo z tego można by finansować albo patenty, albo centra transferu technologii. Tutaj rozwiązań jest kilka, ale może taka sugestia może na przyszły PSN, żeby nie rozmawiać tylko o tych barierach, ale o tych pomysłach, które przegapiamy, a są dobre, bo takie też się pojawiają. Także mam nadzieję, że te pomysły, o których Państwo mówili, będą rzeczywiście kontynuowane i że uda się je wprowadzić w życie. To taki komentarz. Dziękuję. Czy jeszcze jakiś głos z sali, zanim oddamy tutaj, proszę Pani. Dzień dobry, Ewelina Świderek, reprezentuję firmę Haskolek. Chciałabym dorzucić swoją cegiełkę do tego muru pod tytułem Bariery pomiędzy przemysłem a nauką i opowiedzieć o dwóch przypadkach, które mnie spotkały w pracy. Pierwszy jest taki, że mieliśmy pomysł na produkt i poszliśmy na uczelnię z pytaniem, czy są w stanie go dla nas opracować. Naukowiec powiedział tak, wiemy jak to zrobić, mamy zasoby. Dobrze, my pytamy, a ile będzie to kosztować? I pan z Centrum Transferu Technologii zastanowił się przez chwilę i odpowiedział, powiedzcie nam, ile zamierzacie na tym zarobić, to wtedy my wam powiemy, ile was to będzie kosztować. I druga rzecz, druga historia, która nam została opowiedziana przez jednego z tutaj naukowców wrocławskich też. On opatentował swój wynalazek. Jak wiadomo, patent należy do uczelni. I przyszła firma, która chciała ten patent kupić. Politechnika, ojej, przepraszam, uczelnia, już się wygadałam. Uczelnia powiedziała, że ten patent kosztuje 300 tysięcy. Firma zrobiła analizę, obliczyła, że są w stanie zapłacić za niego 100 tysięcy i z taką ofertą zwrócili się do uczelni. Uczelnia powiedziała, nie, w takim razie wolimy trzymać te nasze 300 tysięcy w szafie, niż sprzedać wam ten patent za 100 tysięcy. I tak widzę, że padają propozycje co do kolejnych spotkań, więc ja tutaj też swój apel wystosuję do organizatorów. Sposób gospodarowania własnością intelektualną w dużej mierze leży w wewnętrznych regulacjach uczelni. Zapraszajcie włodarzy uczelni, niech oni słuchają tego. Wczoraj padła konkluzja taka na jednym też z paneli dyskusyjnych. Patent jest wart tyle, ile rynek chce za niego zapłacić. Oni muszą się tego dowiedzieć. Także zapraszajcie ich, tych, którzy decydują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze ostatnia wypowiedź z tyłu. Pani doktor. Karolina Czarzyńska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, broker innowacji. Ja ad vocem chciałam powiedzieć, że uczelnie boją się sprzedawać za określoną kwotę patent, ponieważ boją się, że jeżeli firma za jakiś czas wykorzysta to do fantastycznego
wytworzenia produktu, a będzie to sprzedaż patentu, czyli już sytuacja nieodwracalna, a nie licencja, to za jakiś czas przyjdą do nas, może uśmiechnięci, ale panowie z trójliterowych instytucji i będą nas bardzo dokładnie trzepać ze względu na to, że sprzedaliśmy coś za 100 tysięcy, na czym firma zarobiła 2 miliony. I nikogo nie będzie wtedy interesować, że w tamtej chwili wycena była rynkowa 100 tysięcy. Z drugiej strony, jeżeli chcemy zrobić prawdziwą wycenę rynkową, możemy zrobić przetarg i w przetargu wygrywa firma, która uzyska najlepszą cenę za zrobienie tej wyceny. Nie zawsze ta wycena będzie dobrze zrobioną wyceną rynkową. Nie wszystkie małe firmy, które zajmują się robieniem wycen, mają dostęp do chociażby baz umów licencyjnych. W związku z tym my mamy tutaj większy problem, gdzie z jednej strony blokuje nas mimo wszystko ustawa o zamówieniach publicznych, postępowanie przy zamówieniu wycen, a z drugiej strony mamy jako uczelnie lęk przed tym, że pomimo, że chcemy działać i chcemy współpracować na zasadzie sprzedaży patentu, jeżeli firma tego od nas oczekuje, boimy się, że potem będziemy pociągani do odpowiedzialności. Więc taka bardzo duża ostrożność to ad vocem. To wynika między innymi znowu tak, z tego, o czym rozmawialiśmy, z braku zaufania pomiędzy poszczególnymi instytucjami i też po części narzucania uczelniom modelu biznesowego. Uczelnie nie są firmami, tak samo jak firmy nie są uczelniami. Są inne metody działania, więc w związku z czym prawo powinno być dostosowane, co jest też kolejnym jeszcze wyzwaniem, ale to na kolejną wielką dyskusję zapewne. Ja natomiast chciałbym oddać głos panelistom na wypowiedzi odnośnie tych komentarzy, które padły i podsumowanie, jeżeli mogę prosić przez kilka minut wszystkie osoby. Ja tylko a propos Bell Labs i efektów takich, o których nie wszyscy nawet czasami wiemy, tak? Polski naukowiec, który w ostatnich latach osiągnął największy sukces komercyjny, stworzył duże centra badawczo-rozwojowe, w których z budżetami rzędu tam setek milionów złotych pracują tysiące informatyków, czyli pan profesor Janusz Filipiak. Wcześniej był, zanim założył firmę, był świetnym naukowcem, tak? Wiodącym naukowcem w zakresie zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi na świecie. Nie tylko miał publikacje, ale też publikował książki w wydawnictwach międzynarodowych, także absolutnie topowy naukowiec w zarządzaniu sieciami telekomunikacyjnymi, między innymi współpracujący czy uczący się biznesu i przekładania nauki na biznes w Bell Labs, czy w Australii, czy w innych miejscach. Stworzył firmę, która jest największą organicznie zbudowaną firmą informatyczną w tej części Europy, zatrudniającą w tej chwili ponad 5 tysięcy ludzi, z czego prawdopodobnie około 25% za granicą, przynoszącą duże podatki, zajmującą się nie tylko taką klasycznym, nie wiem, softwarem, ale również urządzeniami medycznymi, jakimiś innymi rzeczami. To pokazuje, w jaki sposób świetny naukowiec może zrobić transfer do biznesu. No i według mnie powinniśmy sobie przyjąć taki benchmark, że w Polsce 20% świetnych naukowców pracuje na uczelniach, w instytucjach badawczych, a 80% świetnych naukowców pracuje w przemyśle. Ciekawa propozycja. Proszę pozostałych panelistów też o wypowiedź odnośnie tych komentarzy, które padły, ale może także skomentowanie tej propozycji z podziałem 20-80. Znaczy, ja chciałam się odnieść do transferu technologii uczelni i współpracy uczelni z firmami, bo rzeczywiście ja z kolei jestem z uczelni, zaraz zakończyłam firmę, również przechodzimy różne perypetie, to jest koszmar. I rzeczywiście w Centrum Transferu Technologii tam powinien siedzieć biznesmen, a nie naukowiec. I wtedy na pewno by to wyszło obu stronom na dobre, i uczelni, i naukowcom. Także koniecznie to trzeba by przyjrzeć się, kto tam siedzi. Wiemy, kto tam siedzi. Pani prezes. Ja bym chciała jeszcze odnieść się do poprzedniego wątku wypowiedzi tutaj naszego panelisty o liczbie zgłoszeń pochodzących z przemysłu, a z uczelni. I mianowicie odnosząc się do polskiej rzeczywistości, to mniej więcej w tej chwili za rok 2015 osiągnęliśmy praktycznie równorzędność tych liczb i mianowicie wynosi to około 46% każda z tych sektorów. Przemysł i świat nauki. Tyle z nich pochodzi zgłoszeń. Ale odnosząc się do realiów w Niemczech, to tylko 2% wszystkich zgłoszeń i patentów pochodzi z nauki. Pozostałe pochodzą z przemysłu. Czy zdecydowana większość, bo jeszcze są indywidualne osoby, ale to są rzadkie przypadki. Z czego to wynika? Że tam przemysł finansuje
badania. I naturalną rzeczą jest, że życzy sobie na wyłączność mieć prawo do własności rezultatów otrzymanych wyników. I w związku z tym, gdyby w naszej rzeczywistości tak było, bylibyśmy zaawansowani tutaj innowacyjnie i mielibyśmy inne rozłożenie tutaj właśnie tych proporcji, jeśli chodzi o prawa do tych rozwiązań. Bardzo mi się podoba ten pomysł odpisu 1% CIT-u na działalność innowacyjną, ale to wymaga naprawdę przedyskutowania i przemyślenia przed zgłoszeniem do tak zwanych czynników, nazwijmy, które by podejmowały decyzje, ze względu na to, że to nie może być pomysł sam w sobie, jako tylko chodzi o, tutaj pani propozycja była, żeby to było kierowane na rozwój innowacji. W związku z tym, w jaki sposób to miałoby być kierowane, bo to jest kwestia zarządzania tym później i kontroli tego wszystkiego. W związku z tym to jest bardzo ciekawy pomysł moim zdaniem, ale wymagający pogłębionej tutaj analizy w celu jakichś propozycji, może alternatywnych nawet. I odnosząc się do tej kwestii związanej z niedoszłą transakcją kupna patentu, jest to zagadnienie złożone. Ja bym się tutaj z Państwem panelistami nie zgadzała, że wystarczy zobaczyć, kto tam siedzi. Zgadzam się tu z panią, która tam spod okna głos był, mianowicie, że to jest obawa i to jest realna obawa o oskarżenie, o działanie na niekorzyść uczelni, jeżeli sprzeda się to zbyt mało. Ale jeżeli by ta firma zainteresowana kupnem rozwiązania przedstawiła taką analizę rynkową, ja myślę, że można by na tej podstawie zatwierdzić taką transakcję ku zadowoleniu obydwu stron. A jeśli chodzi o szkolenie decydentów, ja chciałabym powiedzieć, że wiele lat temu podjęłam taki trud nawiązania relacji z rektorami, z dziekanami, z kwestorami i tak dalej. I wydaje mi się, że ten poziom świadomości, no w tej chwili jest duża wymiana wśród rektorów i innych funkcyjnych, dziekanów przykładowo. I profesor Jurek Woźnicki za dwa tygodnie, niecałe dwa tygodnie, prowadzi takie szkolenie z różnych zagadnień dla nowej kadry, która należy jeszcze do elektów, znaczy są to elekci. Między innymi jest ten moduł związany z ochroną własności intelektualnej. I tak jak na początku, ileś lat temu, rektorzy tak protekcjonalnie mnie traktowali i moich pracowników, ekspertów, na zasadzie no, sympatyczni ludzie, ale tak naprawdę czego oni chcą, bo nie rozumieli nawet pojęcia własność intelektualna. W tej chwili naprawdę to się bardzo zmieniło. I sądzę, że dążeniem większości władz uczelni jest konkurowanie również w zakresie własność intelektualna i innowacyjność, co odzwierciedla również ranking perspektyw, który uwzględnia te czynniki. I sądzę, że to będzie postępowało z korzyścią dla, również dla nas, ale to wymaga również, bym powiedziała w cudzysłowie, presji również oddolnej. I z każdego środowiska, z każdego miejsca będzie inna świadomość. I wydaje mi się również, że fakt ujęcia w tych krajowych ramach kwalifikacyjnych wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony własności intelektualnej jest to już znaczący postęp, przy czym trzeba zapewnić kadrę właściwą do prowadzenia tego przedmiotu we wszystkich uczelniach, a tutaj jest z tym problem. Ja bym się chciała odnieść, bo padło odniesienie do mojej wypowiedzi, nie chciałabym zostać źle zrozumiana. Kto tam siedzi, to raczej miałam na myśli, trzeba zobaczyć, czy naukowiec, czy ktoś, kto rzeczywiście zna się na przepisach, bo wydaje mi się, że zwalając na barki naukowcowi zarządzanie patentami uczelni, to jest niestety duży stres dla takiej osoby, bo służby, bo coś tam. Jeżeli siedzi tam osoba, która zna się i na rynku, i na biznesie, wydaje mi się, że byłaby w stanie po prostu to udźwignąć i dogadać się z firmą, która przychodzi.
Jeżeli ja mogę sobie pozwolić w takim razie na podsumowanie najważniejszych haseł, które mi najczęściej się obijały uszy w trakcie tej dyskusji, to przede wszystkim otwartość, gotowość na zmiany, zatrudnianie specjalistów, otwartość na zatrudnianie specjalistów z zewnątrz, współpraca pomiędzy osobami z różnych branż i otwartość na zagranicę, a przede wszystkim gotowość do akceptowania nowych, a czasami może rewolucyjnych rozwiązań. Jeżeli chodzi o stymulowanie zmian, to oczywiście tak jak przy poprzedniej edycji konferencji Polish Scientific Networks, my przygotujemy podsumowanie dyskusji panelowych w formie rekomendacji i roześlemy je do różnych aktorów tej gry, która współtworzy system zarządzania nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce, między innymi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które w końcu jest współorganizatorem, ale także do różnych innych miejsc i będziemy starali się tę ideę promować i mamy nadzieję, że przez takie działania networkingowe, jak na przykład to, ale również jak inne wydarzenia będziemy w stanie stworzyć masę krytyczną, tak żeby być w stanie się też sami dogadać co do tego, jakie rozwiązania są najlepsze i jakie rozwiązania w pierwszym rzędzie należy proponować i być może to się uda przełożyć na zastosowania na przykład chociażby w szykowanej dużej ustawie innowacyjnej, którą rząd już obiecał, że będzie przygotowywał. Wydaje mi się, że stoimy przed bardzo dużą szansą, jeżeli środowisko naukowe i praktyków biznesowych, gospodarczych będzie w stanie porozumieć się i przygotować rekomendacje, które obie strony będą uważały za dobre dla zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki we współpracy ze środowiskiem naukowym, to sądzę, że to zostanie bardzo poważnie potraktowane. Chciałem bardzo gorąco Państwu podziękować i nie chcę dłużej Państwa przetrzymywać ani widowni, ponieważ następnym punktem programu jest lunch, chyba że organizatorzy będą chcieli jeszcze tak ogłoszenia. Natomiast chciałem, żebyśmy wszyscy podziękowali panelistom za bardzo ciekawą dyskusję.